Siemanko, z tej strony Elio, Patari Retrofan. Chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak zakończyła się moja przygoda z piractwem i przeszedłem na zakupywanie oryginalnych gierek do mojego małego Atari z Avalonu, z Mirażu, z ASF-u, no i tam czasami z jakichś innych mniejszych, mniej znanych firm, które robiły gierki i oprogramowanie dla naszych komputerów. Sam początek, jak dostałem Atari od taty, wyglądał tak, że całe kieszonkowe, które dostawałem, nie pamiętam jaka to była kwota, to jeszcze było przed denominacją, więc to było jakieś tam tysiące, przeznaczałem regularnie na zakup dyskietek do Atarynki z gierkami. Te dyskietki kupowałem zawsze w Widowicie, w Tychach. Na dyskietce mieściło się przeważnie 6 jakichś tam pozycji, no przeważnie gier na jednej stronie, czyli tak średnio taka dyskietka miała 12 gierek. Pamiętam, że to kieszonkowe, które dostawałem od taty, starczało mi na dwie dyskietki, bo pamiętam jeszcze ten moment, jak byłem mały i wybierałem te gry, wertując takie pudło, które widobicie tam kładli na ladę. Wertowałem, wybierałem sobie te dwie dyskietki, płaciłem, wracałem do domu. Większość z tych gierek to były po prostu straszny badziew to był. Jak się udało znaleźć jakieś 2-3 fajne gry na dyskietce, to naprawdę był wyczyn. I też to nie były gry, które zatrzymywały przy komputerze na nie wiadomo jaki długi czas i nie dostarczały zabawy na wiele godzin po prostu. Pozostałe gierki odpalałem, zobaczyłem albo grafikę, albo okropną grywalność i w ogóle dawałem sobie z nimi spokój. A te lepsze, no to pograło się raz, dwa, trzy razy i gra się jakaś robiła monotonna. Były te same plansze, tylko poziom trudności rosnął. No, była to generalnie kapa. Firmy takie jak Videobit, które sprzedawały takie składanki, no nie przywiązywały wagi do tego, co na te dyskietki nagrywają. Miały jakąś tam ogromną bazę gier i programów, no i wrzucali to w zestaw od 1 do 25, do 1 do 50. No i przychodził taki Eliop. Wiedzieli, że i tak kupi. Ustawy jeszcze wtedy nie było, więc nikt się nie przejmował tym, że to jest pirackie. Nie było to pirackie, bo nie było ustawy, prawda? No i zbierałem tego szajsu za te kieszonkowe dyskietek. Miałem już ogromną ilość tych składankowych, całe takie wielkie pudełko na... Nie pamiętam na ile ono było dyskietek, no ale z 50 na pewno. I wtedy w moje ręce trafił pierwszy numer Tajemnic Atari, który kupił mi tata, bo mój tata jest gościem w stylu, że jak widzi, że coś interesuje mnie, no cofnijmy się do tych czasów. Byłem małym chłopakiem, który dostał komputer. Tata widział, że się strasznie zafiksowałem na ten komp, więc drugą rzeczą, jaką zrobił, bo pierwszą było kupno komputera, no to drugą było pójście do kiosku i zapytanie pani, czy są jakieś gazety związane z Atari. No i tak się zaczęło kupowanie Tajemnic Atari od pierwszego numeru, tej takiej kilkustronnicowej rozkładówki, tylko z mapą do misji i jakimś tam programikiem. Natomiast w drugim numerze, jak dostałem, on był w takim malutkim formacie, zobaczyłem ogłoszenie LK Avalonu i chyba dobrze pamiętam, 4 gier. Robbo na jednej dyskietce, Misja i Fred na drugiej i Robbo Konstruktor na trzeciej. Były tam jakieś ceny i pamiętam, że cena tych oryginalnych gier, czy oryginalnych, oryginalnych, no tak to trzeba nazwać, oryginalnych gier, to było coś lekko powyżej tego mojego kieszonkowego, które starczało mi na dwa zestawy w Videobicie. I gdzieś tam też spotkałem się z opinią na temat Robbo, że rewelacyjna polska gierka i postanowiłem spróbować. Bo doszłem do wniosku, że no bez sensu wydawać kieszonkowe na dwie dyskietki, gdzie właściwie żadna gra nie została z tych dyskietek ze mną na dłużej. Wszystkie były na chwilę, żadna nie była też pozycją, której bym się nie wstydził przed kumplami z Commodorem 64, więc padło, poświęcam kieszonkowe na Robbo. Zamówiłem, wysłałem tam list do nich, no wiadomo, maili nie było wtedy, też telefonem też się tego nie załatwiało, wysłałem do nich zamówienie, przyszła paczuszka, zapłaciłem na poczcie, odebrałem, rozpakowałem, no i w środku była dyskietka, no wiadomo, czarne 5,25 cala,
ale zamiast naklejki z napisem zestaw 1, jakimś tam wpisem tych pozycji, które tam były, była ładna, kolorowa naklejka z robocikiem, z nazwą gry. No, wyglądało fajnie. Same opakowanie też było, pamiętam, takie śliskie, też z jakimś tam kolorowym nadrukiem. Wyglądało bardzo fajnie. Jakoś taka duma mnie rozpierała, że mam pierwszą oryginalną gierkę. No to wiadomo, szybciutko do domu, wrzucenie do stacji, odpalenie i się zakochałem. Robo, jak wiecie, jak ci, co oglądają moje materiały, to jest moja ulubiona gra. Jest przepiękna, można spędzić, właściwie trzeba, chcąc ją przejść, bo na tyle jest trudna, trzeba spędzić dziesiątki godzin i wciągnęła mnie wtedy na maksa, totalnie na maksa. A jeszcze dodatkowe wrażenie na mnie zrobiło to, że na ekranie tytułowym była wyświetlana instrukcja do gry, czyli pojawiały się te napisy takie ładne, srebrne, chyba to pamiętam, lecą. Można było przeczytać, co trzeba robić, co, czemu ten robocik tam się znalazł, jaki jest jego cel. I to było dla mnie o tyle takie nowe, że żadna z tych gierek składankowych nie była polską gierką. Wszystko było tam albo po angielsku, albo po niemiecku. Więc jak zobaczyłem, że z ekranu wali do mnie tekst po polsku, no, cieszyło mnie to. I jak już odpaliłem samą gierkę, no to okazało się, że jest tak zajebista, z tak piękną grafiką w porównaniu z tym chłamem, który miałem w większości na tych składakach, że stwierdziłem, że naprawdę nie ma sensu wydawać kieszonkowego na zestawy, z których zadowolony jestem przez parę minut, a potem ich nawet nie ruszam. To lepiej wydać pieniążki na jedną grę, polską, konkretną. A jeszcze wtedy, co może wam się wydawać dziwne, no już pojawiło się mi takie myślenie, że kurde, inaczej, to myślenie się pojawiło dlatego, ponieważ ja już próbowałem programować, już tam pisałem pierwsze programiki, starałem się jakieś tam proste gry napisać i wiedziałem, jak wiele wysiłku, pracy, czasu, przemyślenia potrzebne jest, żeby stworzyć nawet prosty program czy grę, a co dopiero tak wyrypaną w kosmos gierkę jak Robbo. Więc pojawiło mi się takie w głowie, kurde, no ten koleś, który to napisał, naprawdę zasługuje na te pieniądze, które chce za tą gierkę, a nie są one na tyle ogromne, żeby, no nie wiem, ile zbierać i jak żałować w przypadku, kiedy się zawiedziemy na tej grze, prawda? No i to był taki bodziec, ta gierka, to jak ona jest zrobiona, jak wygląda, jaka jest zajebista, do rzucenia, znaczy rzucenia, zerwania całkowicie z piractwem. To był taki przełomowy moment u mnie. I później wszystkie pieniądze, które miałem, czy to z kieszonkowego od taty, czy za koszenie trawnika u mojej cioci kochanej świętej pamięci w Katowicach, która zawsze rzucała mi na tamte czasy, na mój wiek, niebotyczne pieniądze za skoszenie tej trawy. No wszystko inwestowałem w oryginalne gry. Drugą dyskietką, jaką kupiłem, była ta składanka Misja i Fred na jednej dyskietce. I znowu byłem po prostu totalnie zaszokowany, jakie to są zajebiste gry, jak mają przecudowną grafikę. Popędziłem zaraz na 8 piętro do Łukasza, który miał Commodora 64, żeby mu pokazać te gierki. Misja była genialna. Przeszedłem ją dzięki mapie z tajemnic Atari, bo sam bym chyba tak nie ogarnął, za młody i za głupi byłem jeszcze, żeby tak sobie ogarnąć tak duże lokalizacje i spróbować przejść samemu. Fred to jest w ogóle pierwsza gra, którą przeszedłem w życiu od A do Z, bez jakichś cheatów i tak dalej. I to godziny przed komputerem próbowania, starania się tam jak najlepiej grać, żeby te życia nie tracić i dojść do końca. No i te trzy gry spowodowały, że już się utwierdziłem totalnie w przekonaniu, że absolutnie nie warto już jeździć na giełdę, to już był tak koniec giełd komputerowych, że kończę z tym i po prostu teraz wolę mieć jedną grę niż 28 gier, siąść przy niej, poświęcić jej kupę czasu, cieszyć się nią, przejść do końca. A jak już dostałem, jak kupiłem sobie Robbo Konstruktora, to już w ogóle odpłynąłem totalnie, bo zacząłem tworzyć własne plansze, radocha była jeszcze większa. Niestety nie miałem tej możliwości, żeby stworzone gry, które gdzieś tam sobie nagrałem potem na dyskietkę, podzielić się tymi grami z kimś, no bo wszyscy moi kumple mieli magnetofony, ja miałem stację, ale i tak było mega. A później takim moim celem, w cudzysłowie, było po prostu wykupywanie totalnie wszystkich oryginałów, które pojawiały się w ogłoszeniach w tajemnicach Atari.
I tak jak w którymś filmiku już mówiłem, miałem totalnie wszystko, zawaloną Mirażu, OSF-u, wszystko. I z ręką na sercu mówię, że 95% tych gier było po prostu zajebistych. Nie żałowałem wydanych na nich pieniędzy, nic a nic. A te 5%, no wypadek przy pracy, no każdemu się zdarza. No i w końcu moje zbiory oprogramowania wyglądały tak, że jedno pudełko stało schowane gdzieś tam na półce, na tych takich komunistycznych meblościankach z tymi składankami, a przy komputerze, przy stacji dyskietek na bieżąco stało drugie pudełko, w którym były same oryginały. Część z nich nawet już na tyle dystrybutorzy zaczęli dbać o klienta, czy takiego, taką osobę jak ja wtedy, że poza zwykłą tam nalepką i kolorowym opakowaniem na tą dyskietkę, to dodawali jeszcze takie bardziej rozbudowane jakieś instrukcje, jakieś mini książeczki i to też wszystko cieszyło, bo człowiek mógł sobie najpierw poczytać, o co chodzi w gierce, czego się spodziewać, co robić, jaki jest cel, a nie tak jak w tych składankowych, po prostu nie mieć zielonego pojęcia, o co chodzi w wieku 12 lat, bo tak to było na przykład z gierką Agent USA, która jest super zajebista, ale jest super zajebista teraz, bo wtedy jak ją odpaliłem, to o co kurde chodzi? Łazi jakiś kapelusz, zostawia jakieś gwiazdki czy kropeczki i to było jedna z tych gier, które traktowałem jako totalny syf i badziewie. A teraz, jak już wiem, o co w niej chodziło, no to była zarypista, więc gdybym wtedy miał do niej instrukcję, albo byłaby po polsku, no to by pewnie wszystko inaczej wyglądało. No niestety moje oryginały skończyły tak, jak skończyły. Mówiłem o tym w innym filmiku. No, czasu nie cofniemy. Z tych oryginałów zostały mi w domu jedynie skarbnik, hydraulik i przemytnik. No ale gry, no raczej takie dosyć słabe w porównaniu z tym, co miałem. Odkupuję sobie powoli te oryginały w Retronix, ale no, nie mogę sobie też pozwolić na wykupienie wszystkiego naraz. No, muszę to wszystko stopniowo robić, tym bardziej, że jeszcze odkładam gdzieś tam na jakieś rzeczy związane z moim nowym nabytkiem Atari STE. No, ale tak wyglądało właśnie moje zakończenie współpracy z piratami i bycie uczciwym graczem wspierającym polskie produkcje. Dzięki za wysłuchanie, jeżeli komuś udało się do końca. Jeżeli materiał się podobał, standardowo łapka w górę i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Na razie.